Telefon zaufania, słucham. Dzień dobry, serdeczny JP. JP. Tak, słucham. Proszę pani, ja mam taki problem, że mój... A czy ja powiem pani wprost, tak, bo ja nigdzie nie mogę, znaczy nie mogę znaleźć dla niego pomocy. Dla kogo, przepraszam, bo nie dosłyszałam. Dla Grzesia. Dla Grzesia, a kto to jest Grześ? Grześ to jest mój kolega. Aha, okej, okay, no dobra. Mhm. Dobrze, ja pani wytłumaczę. A ile ma lat ten Grześ? Grześ właśnie skończył gimnazjum. Czyli... Gimnazjum, czyli ma 14, dobrze mówię? 14, 15, 15 lat, tak? 15 lat, tak. Mhm. I proszę pani, i on ma taki, że tak powiem, burzliwy okres dojrzewania? No, typowy dla takiego wieku, tak? No, proszę pani, ja nie wiem, czy on jest typowy, bo on jest, proszę pani, uzależniony od wszelkich materiałów erotycznych. I ja nie... Od materiałów erotycznych? Tak. No to rzeczywiście 15-latek, tak? Mhm. 15-latek. Ja pani wytłumaczę, tak. To jest mój kolega. My często sobie rozmawiamy. Czyli pan też ma 15 lat, tak? Nie, ja jestem od niego starszy. To nie jest mój kolega ani ze szkoły. Po prostu ja go znam z internetu. A jak masz na imię, to może... No, a ja mam na imię Sławka. Ja się nazywam Sergio. Jak? Sergio. Sergio? Tak. Dobra. No i właśnie taki ma problem, Grzesiu, że on jest właśnie uzależniony od wszelkich materiałów erotycznych. Jest tak, ale w skład, proszę pani, tego wchodzi w ogóle jego zachowanie takie, które jest, że tak powiem, perwersyjne. Mhm. Na przykład jak siedzimy sobie, nie wiem, czy pani kojarzy taki program TeamSpeak, to jest taki program, to jest taki komunikator głosowy, coś jak Skype, tak? Nie, absolutnie nie znam czy takiego. To jest taki program, ale tylko żeby pani sobie uzmysłowiła, o co chodzi. To jest taki program, to jest komunikator głosowy, w którym wchodzą różne osoby na ten serwer i sobie po prostu można rozmawiać. I zazwyczaj jak wchodzi jakaś dziewczyna, bądź tam można mieć awatar, czyli swoje zdjęcie takie profilowe. Tak. I wejdzie jakaś dziewczyna, to on od razu ją, że tak powiem, wchodzi do niej na kanał i od razu jej mówi jakieś rzeczy typu ale bym cię jebał, podobasz mi się. Ale no, możemy szczegółów sobie darować. Wiem, o co chodzi. Okej. Czyli jakieś takie wulgaryzmy połączone z jakimś takim erotyzmem, tak? I tak, proszę pani, i na dodatek on strasznie się afiszuje tym, że uprawia rękodzieło, tak? Wiele razy dziennie. I... No dobra, w czym problem w takim razie? Czego pan ode mnie oczekuje? Żeby mi pani pomogła zlokalizować punkt problemu i jak nie, go rozwiązać. Proszę pana, za proste by to było. Muszę panu powiedzieć tak, jeśli pan użył określenia, że pański kolega ma problem z uzależnieniem, to szukamy specjalisty od uzależnień, po prostu. Więc panu mi pomogę. Dlatego, że to są zbyt poważne sprawy, a człowiek jest bardzo młodziutki i chodzi o to, żeby mu pomóc, w sposób bardzo fachowy. Więc przede wszystkim pan musi sam otrzymać tę pomoc. Nie pan, nie ja, nie ktoś inny. Będziemy sobie tu dywagować i zastanawiać się nad jego przeżyciami. Tylko jeśli to jest uzależnienie, o którym pan wspomina, to po prostu on powinien pójść na terapię. I to od razu panu mówię. Są terapeuci, nie wiem skąd pan dzwoni w Częstochowie. Można poszukać terapeutów w internecie, można się zwrócić do terapeuty od uzależnień ogólnego, bo ja nie sądzę, żeby był specjalny. Można się udać do seksuologa. To są terapeuci, którzy są w stanie takiemu młodemu człowiekowi pomóc, dlatego że to, co pan powiedział, 15-latek to jest, wie pan, to jest taka energia, to jest taki wigor. Wulkan energii, prawda? I jeżeli u niego to przeszło już, nawet jeśli nie jest to uzależnienie, a takie silne nastawienie instrumentalne, co jest też w pewien sposób zrozumiałe, no to on potrzebuje rzeczywiście fachowej pomocy. Ani ja, ani pan mu nie pomoże. Pan mu może pomóc jako przyjaciel, żeby go nakłonić do tego, że skoro jest problem, pan to widzi jako jego przyjaciel, to należałoby mu zrobić wszystko, pomóc mu, żeby go nakłonić do takiej terapii. Tylko oczywiście,
Proszę pani, tylko jest taki problem, że Grzesiu nie zdaje sobie sprawy z tego problemu i mi się wydaje, że on nawet myśli, że to jest normalne, że w wieku 15 lat wali Niemca po hełmie 15 razy dziennie, proszę pani. Ale wie pan co, jeszcze raz panu powiedziałam, to jest naprawdę rozmowa bezprzedmiotowa, dlatego że dotąd, dopóki on sam nie uzmysłowi sobie, że ma problem i że z tym problemem gdzieś trzeba pójść, to my nie jesteśmy mu w stanie pomóc. Tylko proszę. Dlatego że tu potrzebna jest pomoc psychoterapeuty, rozumiemy się? Nic Tylko panu nie pomogę więcej. jest, proszę pani, taki problem, że on do czasu kiedyś sobie uzmysłowi, że to, co robi, jest złe, on się po prostu, proszę pani, zakatuje na śmierć. No tak, ale ja naprawdę czuję się w tym momencie bezradna, dlatego że ja nie mogę panu nic, nie wiem czego pan ode mnie oczekuje, że to tak jakby pan, nie wiem, chciał pójść do okulisty i zadzwonił pan do mnie i poprosił, żebym ja panu leczyła oko. Na tej samej zasadzie. Nie jest pan w stanie komuś pomóc, kto ma tego typu problem. Ten człowiek musi sam podjąć terapię, musi się spotkać oko w oko ze swoim problemem. Czyli, proszę pani, ja musiałbym zadzwonić do. Nie, on by musiał zadzwonić. No ale. Pan nie może. On musi chcieć, w ogóle pan od tego jest przyjacielem, żeby zrobić wszystko, żeby mu ten problem pokazać. Ale, proszę Rozumiemy pani, się? ale on. Ja mu to mówię, proszę pani, a on na przykład mi potrafi tylko skwitować to, że mam mu trzy dychy przelać na premium na Brazzers. No to jest No to może mu nie niedopuszczalne. przelewać. No właśnie, bo ludzie uzależnienie między innymi polega na tym, że zaczynają ze wszystkich stron nadużywać różnych środków i nadużywać różnych form właśnie, nie wiem, przyjaźni, miłości. Widzi pan, to już się zaczynają pierwsze oznaki takiego uzależnienia, czyli łamie różne swoje zasady, przekreślam różne rzeczy. Bo brnę coraz dalej w to, na czym tak naprawdę, na co mam przymus, tak? Uzależnienie to jest przymus. To jest tak ogromna potrzeba robienia czegoś, że właściwie nic przestaje być cokolwiek dla mnie ważne. Szukamy grupy wsparcia, szukamy autorytetów, szukamy osób, Ale które proszę pani, mają. ale jest Ale taka może pan sprawa. posłuchać, jeśli pan szuka pomocy, to ja spróbuję panu pokazać, bo jeszcze raz panu powiedziałam, nie podejmę tematu, bo my nie robimy psychoterapii, więc ja panu w związku z tym w tej kwestii nie pomogę. Natomiast mogę panu pokazać tylko, jak można go spróbować walczyć o niego, szukając właśnie autorytetów, osób, które na przykład on ceni, lubi, liczy się z ich zdaniem. Jeśli takich nie ma, to znowu następny sygnał, że on Są. ma problem. Są. No właśnie. Ale ja To w pani takim wytłumaczę. razie. Ja pani wytłumaczę. Dla niego autorytetem, proszę pani, jest Łysy z Brothers, więc. A to jest, proszę pani. Nie wiem, czy pani zna Łysego z Brothers. To Nie jest, znam, nie oglądam czegoś takiego w ogóle. proszę pani, profesjonalny aktor porno Łysy z Brothers. Albo, proszę pani, jak go pani zapyta kogoś innego, no to pani odpowie ten niebieski, co tak chlipie. Więc jeszcze raz pan mówię, Nie jeżeli niebieski, najwyższym tylko czarny. autorytetem jest dla Pojebało mi niego w tym się. momencie pan, oprócz takiego właśnie człowieka, o którym pan tu mówi, no to w takim razie proponuję, żeby pan włożył swoje całe serce w tę waszą przyjaźń i spróbował go nakłonić do tego, że i pokazał mu, że to, co pana niepokoi, do mnie pan zadzwonił, to niepokoi pana na tyle, że on jest dla pana ważny i chciałby pan go w jakiś sposób bronić przed tym uzależnieniem i ratować. To tyle, co mogę panu zaproponować. Czyli pani mi oferuje, żebym teraz poszedł do niego, z nim porozmawiał, że mu powiedział, że jest dla mnie ważny i że ma zmienić swoje zachowanie. Ja pani nic takiego nie powiedziałam. Ja powiedziałam, że pan ma użyć całej swojej siły jako przyjaciela I mu i wyjebać sprawić. liścia! I co? I mu jebnąć na przykład liścia w twarz, żeby się No, wie pan opamiętał. co, akurat ja takich metod nie stosuję i nie bardzo propaguję. Natomiast myślę, że przyjaźń, jeśli rzeczywiście jest przyjaźnią, to ma bardzo dużą siłę oddziaływania. I wtedy na tej przyjaźni można coś budować, czyli i bronić swojego przyjaciela przed, nie wiem, przed właśnie uzależnieniem. To tyle, co mogłabym powiedzieć w tej chwili. Okej, okay, no to ja dziękuję serdecznie. Proszę Ja bardzo. postaram się porozmawiać tutaj z kolegą. To znaczy, ja myślę, że za pierwszym razem na pewno nic panu nie wyjdzie, ale Dobrze. może drugi, trzeci, czwarty raz, mało tego, wie pan, co chciałam jeszcze panu powiedzieć? Należałoby go też przestrzec przed pewnymi rzeczami,
pokazując mu coś, coś może drastycznego. To już tak, to tak w ramach, wie pan, tej pomocy przyjacielskiej. Niech pan poszuka w internecie na przykład. Czasami są takie forum seksholików na przykład, albo ludzi, bo to najczęściej to się wiąże. Tylko jest problem, proszę pani. Ja nie mogę na takie forum wejść, bo ja mam blokadę rodzicielską w komputerze. No, zrozumiałam, że pan już jest dorosły, to pan nie jest aż taki dorosły, no, tak? No, rodzice nad... To wie pan co, to inaczej. To na przykład, nie wiem, może pan poprosić tatę albo mamę o coś takiego, bo ja zaraz panu powiem, o co chodzi. Mhm. Czasami na blogach są zwierzenia takich ludzi. Mhm. Zwierzenia na takim, na forum, zwierzenia, które mówią o ich cierpieniu. Mhm. O tym, jakie to jest straszne, jakie to jest, że to uzależnienie właśnie konkretnie, na przykład czy od pornografii, czy od seksu, jest tak straszne, że to niweczy właściwie całe jego życie dotychczasowe, że to tak nim rządzi, jego życiem, że właściwie oni są strasznie zniewoleni i potrzebujący ogromnej pomocy i szukający właśnie tej pomocy. Mhm. I czasami są opisane przypadki, że ktoś o sobie opisuje. Więc nie wiem, jeśli pan jest na przykład w dobrych relacjach z rodzicami, mógłby pan coś na przykład takiego opowiedzieć rodzicom, że ma pan takiego przyjaciela, takiego młodego człowieka, który by potrzebował pomocy. Ale proszę pani, bardzo... ja powiedziałam, że to patologia jest i że mam się z takim człowiekiem nie zadawać, nie chcę wali konia na własną rękę. I po prostu są mało tolerancyjni, są mentalnością, nie wiem, 40 lat temu, komuna po prostu, PRL reprezentują. Ale wie pan co, SLD, ale ja myślę, to niech jeszcze pan mnie posłucha. Ja myślę, że te strony, o których ja myślę, na przykład... seksoholicy, może tak. To być może, że na przykład byłaby strona nie zastrzeżona. Mhm. Może by pan, albo inaczej, albo niech by pan znalazł stronę, która by dotyczyła jakiegokolwiek uzależnienia, bo każde uzależnienie kończy się podobnie. Mhm. Czyli z takim zatraceniem się samego sobie, prawda? Taką czystą chorobą, prawda? Że, tak. Że mam używkę jakąkolwiek, czy to będzie zakupoholizm, czy to będzie seksoholizm, czy to będzie narkomania, alkoholizm, to wszystko, mechanizm jest ten sam. Niech by pan na przykład wyłowił jakiegoś takiego delikwenta, który by opisywał swoje życie w takim skrócie, no bo to też pan musi tak trochę zadziałać, trochę sprytnie, że właśnie kogoś, kogo uzależnienie totalnie zniszczyło jego życie, prawda? No proszę pani, ale to jest trochę niehumanitarne szukać kogoś, kto jest zniszczony społecznie. Proszę pani, ja mam serce, proszę pani, ja nigdy nikomu na złość nie robię, nigdy nikogo nie wyzywam. A to znaczy niehumanitarnie względem kogo? No proszę pani, byłoby mi ciężko traktować jakąś osobę przedmiotową, ja nigdy tego nie robię i po prostu na jej przykładzie... Niech mnie pani posłucha. Jak komuś nie weszło w życiu, proszę pani, i zrobiło, czyli popełnili błąd, czyli byli od czegoś uzależnieni, tak? I ja będę, proszę pani, po prostu wykorzystywał nieszczęście drugiej osoby, żeby... Ale właśnie te celów. Osoby... Nie, to tutaj się pan myli. Właśnie te osoby najczęściej piszą o sobie ku przestrodze, właśnie piszą o sobie, dlatego, że ten cały horror przeżyły. I właśnie jeśli piszą, to właśnie piszą dlatego, że chcą chociaż jedną osobę ostrzec, żeby czegoś takiego nie robiły. To jest taka idea i takie przyświeca taka myśl, że przestrzec niejednego młodego człowieka, który w ogóle sobie nie zdaje sprawy, w co wchodzi, to nie ma nic wspólnego z wykorzystaniem, to nie ma nic wspólnego z przedmiotowym potraktowaniem człowieka, wręcz przeciwnie. To są ludzie, którzy przeżyli bardzo dużo i którzy chcą się tym podzielić i przestrzec innych, żeby nie musieli tego przeżywać, żeby nie musieli się uczyć na własnych błędach, wie pan? To o to chodzi. Okej, to ja poszukam. No. Niech pan spróbuje. W każdym razie bardzo fajnie, że pan zadzwonił. Wiem, że słyszę, że panu bardzo zależy na tym koledze i tak jak panu powiedziałam na samym początku, tak naprawdę on potrzebuje psychoterapii. On potrzebuje fachowca. Dobrze. Ani panu nie pomoże, ani ja, ani coś z bliska. Pan jest w stanie mu ewentualnie podpowiedzieć i przekonać go do tego, żeby on poszedł rzeczywiście na taką terapię, okej? Okay? Dobrze. Tyle pan ja może spróbuję. Zrobić jako psychiatry i być z nim, prawda? Tak, ja spróbuję. No to niech pan spróbuje. Bardzo, bardzo w takim razie proszę i no i trzymam kciuki za powodzenie, dobra? Dziękuję bardzo serdecznie. Ja też dziękuję bardzo. Do widzenia, dobry wieczór. Do widzenia. Mistrz, jesteś?
No. Sprawa jest, bo ja dla ciebie, jako że ty masz te problemy, to ja dla ciebie chciałam specjalistę znaleźć, ale najpierw musisz mi powiedzieć, że najpierw musisz się przeciwstawić twojemu problemowi seksoholizmu, w tym przypadku masturbacji. I powiedzieli mi, że musisz się zgłosić do psychiatry. I nie wiem, czy mógłbyś to zrobić tutaj dla, w sumie dla wszystkich, bo to się ci wymknęło już z rąk, tak? Nie mam w rękach. Masz rękę, no ale mistrzu, ja rozumiem serdeczny JP i TP, ale rozumiesz, że masz problem z waleniem konia? Prawdy kuwa mordę dresie. Mistrzu, ale zrozum, że to jest dla twojego dobra wszystko robione. Dobra, dawaj to Marę, ja zarucham, będzie dobrze. Mistrzu, ale widzisz, takie, widzisz, mi powiedzieli, że właśnie takie zachowanie prowadzi do wyniszczenia organizmu Daj to ma. i powinieneś, i powinien... Weź mnie od dupy do ryja, tak jak lubi. Będzie dobrze. Mistrzu, ale a zdaj sobie sprawę z tego, że jesteś pomylony troszkę ze swoim zachowaniem. Tak? Tak. Czy twoja matka nie lubi z dupy do ryja, czy jak? O czy o co ci chodziło? Mistrzu, ale ja widzę, że ty masz tutaj poważny problem, o którym rozmawiałam ze specjalistami i powiedzieli mi, że musisz się do psychiatry zgłosić i leczyć swój problem, bo jesteś uzależniony od pornografii. Zrobisz to dla nas? Nie. Chyba, że psychiatrą będzie łysy z Brazylii, to mogę iść. Mistrzu, ale ty jesteś chory, zdaj sobie z tego sprawę. Myślisz, że będziesz jebał konia całe życie? Nie, twoja matka będzie waliła konia, kurwa, resztę życia. Ale ty widzisz, jesteś nienormalny, mistrzu. Nie, twoja matka jest nienormalna. Kurwa, z takimi tatuażami chodzi cały czas i kurwa. Patrz, gdzie zupełnie pociągnąć. To ją lecz pierw, a nie mnie, kurwa. Ale to ty jesteś chory, to ty walisz konia 23 razy dziennie. Ile dzisiaj razy zwaliłeś? A ona obciąga 48. Ile dzisiaj razy zwaliłeś? Wystarczająco. Wystarczająco to znaczy ile? Bo ja zapisuję. Znaczy, nie wiem, nie liczyłem. 10? No, w tych granicach. W tych granicach. I co mówisz, że premium na Brazersy masz, tak? Podjebałeś babcię emeryturę i sobie kupiłeś? Nie, zostałem za darmo. Bo ty już jesteś klientem VIP, tak? Na tych stronach. No bo ja z łysym z Brazzers, kurwa, przybijamy sobie piątkę. A wy się kurwa chlaśtacie penisami. No. Czyli nie zamierzasz się leczyć, tak? Ale rozumiesz i przyjmujesz do świadomości, że jesteś zagubiony na swoim torze życiowym. Tak, ale dobrze wszystkim. Aha, no to nic, no to ja idę. No, chodź w dupę. No cześć.